Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Gothic 2. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się troszeczkę zwiedzaniem, parę misji też porobimy. Nie wiem czy pamiętacie, jak byłem właśnie na trollach i spotkaliśmy myśliwego Groma. I myśliwy Grom nauczy mnie wszystkiego co wie, jeśli przyniosę mu butelkę mleka, mochonek chleba i kawałek szynki. Właśnie, czy my mamy te rzeczy? Szynka. Szyneczka widzę, że jest. Kawałek chleba i butelkę mleka, tak? No to mamy, dobrze. No to chodźmy teraz, podejdziemy do tego Groma. Damy mu te rzeczy. I później będziemy, moi drodzy, szli na ostatnią farmę chyba, która znajduje się w całym świecie Corinis. No i tam, z tego co pamiętam, najemnicy chwila. I tam, z tego co pamiętam, najemnicy zaatakowali właśnie pobliską farmę. No i musimy coś z tym zrobić, co nie? Na pewno. A na wytrychy kuferek. A, D. D? Nie. A, D. A. A. Noż kurde. A, D. A. D. A. Świetnie. Bełty mamy. Zobaczcie, mamy bełty. Szczerze mówiąc, bym bardziej tutaj wolał strzały zauważyć, ale też może być. Moi drodzy, płynie tych bełtów, to ja będę miał pod 1000 sztuk, zobaczycie. Będzie mi właśnie aż ich tyle potrzeba. Okej, okay, Grom. Hej. Oto jedzenie. Doskonale. Co teraz? Naucz mnie czegoś, nie? Naucz mnie, jak powinno się polować. Czego? Co on tutaj uczy w ogóle, jestem ciekaw. Róg cieniostwora, usuń kły serce, dobrze. Nie chcę nic się z tych rzeczy uczyć. To teraz, moi drodzy, jak już mówiłem wcześniej, pójdziemy na tą kolejną farmę. Przy okazji sobie pozwiedzamy. Ja wam pokażę mapkę na chwilę. Nie wiem, czy się z nią orientujecie. Oto tutaj Kaman, jednak ją pokażę. Zobaczmy, pod miastem Corinis. Zobaczcie, bo pod miastem Corinis, raczej nad, przepraszam, nad miastem Corinis mamy taki duży las, co nie? I to jest jedyne tak naprawdę miejsce, w którym nie byłem. No i do tego można powiedzieć, że jeszcze tutaj po prawej stronie, na samej górze, te piramidy. Tam też właśnie w okolicach piramid nie byłem, jednak tam nie chcę iść, bo tam są ciężkie potwory, więc to sobie zostawimy na później. Jednak jak sami widzicie, ten las właśnie nad miastem Corinis, w tym miejscu tylko nie byłem. A tak naprawdę mniej więcej już sobie zwiedziliśmy wszystko. Jeszcze ewentualnie podejdziemy obok miasta Corinis, nie wiem czy wiecie. Ale powiedzmy, jak wracamy, jak idziemy z wieży Xardasta do miasta, ta ścieżka co prowadzi. I powiedzmy, tam gdzie był ten gościu, co daje nam glade do miasta, wiecie, przepustka, to jest ta przepustka do miasta. No i po lewej stronie, jak ten gościu sobie ten siedział, ten Kantar, on miał na imię Kantar. I właśnie po lewej stronie, moi drodzy, tam jest też taki las i tam nie byłem. Tam na pewno się kiedyś musimy zapuścić jeszcze. Jednak mi się zdaje, że raczej nie trzeba tam iść, dlatego że tam dużo tych zwierząt nie ma. No i to jest takie troszkę mówiąc zbyteczne. Okej. Więc tak naprawdę, jak już mówiłem wcześniej, mamy dużo już, naprawdę dużo zwiedziliśmy. Więcej już według mnie nie trzeba. No i wtedy, moi drodzy, już w kolejnym odcinku, przynajmniej tak mi się wydaje, że będziemy już wyruszać do Lorda Hagena i wtedy on da nam kluczyk, który otwiera właśnie drzwi do przełęczy Górniczej Doliny. No i wtedy będziemy się bawić, moi drodzy, w Górniczej Dolinie. Tam też znajdę lepszy pancerz. No i do tego, moi drodzy, na pewno będę miał mnóstwo nowych miksturek, zwojów, co mi się oczywiście bardzo, bardzo przyda. No bo jak sami, nie wiem czy wiecie, ale u mnie z miksturkami i w ogóle ze wszystkim jest totalna bida. Co my tutaj mamy? Goblinie jagody, zobaczcie na to, świetnie, świetne zalezisko. I dobrze, moi drodzy, teraz będziemy sobie tutaj szli. Wejdziemy sobie do tego lasu, bo tutaj nie byłem jeszcze. Tutaj ogólnie jest jakiś cmentarz, z tego co pamiętam, no trochę takie grozą zawiewa, trochę śmierdzi grozą. No zobaczcie. Wszędzie właśnie, gdzie jest jakiś grobowiec, są te cholerne kretoszczury. Nie lubię z tym walczyć, nie wiem dlaczego. Po prostu dużo życia to zżera. Takie mam dziwne wrażenie.
I te dźwięki piszczące. Dobrze. Ale nazwę ktoś normalnie niesamowitą wymyślił. Co my mamy w tej jaskini? A szczerze mówiąc, kurde, nie wiem. Ale po muzyce stwierdzam, że zaraz jakiś szkielet na mnie wyskoczy. Siema szkielety, siema zombie. Zombie chyba są w tej grze, nie? W dwójce, chyba są. Ej, tu nic nie ma? Ej, no to jest śmieszne, może coś ciekawego znajdziemy. Nie, nie ma nic, dobrze, zawracamy, robimy kółeczko na rondzie. Co my tutaj jeszcze mamy? W tym ciekawym miejscu, bo prawdę mówiąc jest ciekawe. Wow, kolejna jaskinia chyba. Tak, bo tam była... Wow. Nie lubię z tym walczyć, gobliny są dla mnie okropne, a tym bardziej szkielet goblin. Zdykaj, dobrze tamten się przyblokował. Mamy z tymi dziadami miał lekki problem. Tylko nie zdechnąć mam. Jezu, jakbym go jeszcze trafił, co nie? Z tych... Przez te paprotki nic nie widzę. Wow. Wiecie co, może sobie tutaj życie zregenerować. Jezu, nie mam many w ogóle. Znaczy życia. Jednak z tego co wiem, mam troszeczkę zwojów. Do leczenia, co nie? Więc one mi się na pewno przydadzą. Chodźmy na tego jeszcze jednego szkieleta. Goblina. No, śmierdzi grozą, śmierdzi śmiercią w tym miejscu. Fajnie właśnie w tym gotiku. Takie... Właśnie klimatyczne miejsca są takie, są taką z inną muzyką, naprawdę to daje niesamowitego klimatu. Ja jestem takim człowiekiem, że wiecie, ja tam za bardzo się jakichś horrorów nie boję. Mistrz Miecza Asub Ukara, 145 rok, 212. No, troszeczkę pożył dziadek, znaczy gościu. Mistrz Miecza Dietmar Ukara, no ten 100 lat aż przeżył. Nienaturalnie dużo. 1708... Boże, 178, 212. Jestem sobie wzmatny, ale chyba młodo żył. O, ten se pożył troszeczkę. Przynajmniej dali takie racjonalne, jak to bym nazwał, daty. Jestem ciekaw, co na przykład u mnie na ulicy było w roku 145. Zawsze mnie to ciekawiło. Dobrze, trochę powspominałem, że tak powiem. O mój Boże, ja z tym wygram? Wow! Zombie! Wow, dobre to jest. Jakieś takie wolne, ale dobre. Bo jeszcze ani razu nie dostałem od niego, to dobrze. Dziwnie to wygląda jak... Wow, się rozcieczyły chyba. Dziwnie to wyglądam jak... Uderzam w niego mieczem, takie... No, takie jakieś dziwne... Dziwna krew z niego leci, wiecie? Łow czapę! Jakie to ma hity! Nie, trzeba teraz, moi drodzy, uciec. Jeszcze raz uciec i się spocić. Bo mnie zombie atakuje. Jak to brzmi. Wow, tam jeszcze jakieś polne bestie są. Szczerze mówiąc, go nie widzę, ale... A nie, widzę, jest tam. Zobaczcie po lewej stronie, nie wiem czy widzicie. Się zablokował dziad. Co my tu możemy jeszcze zjeść? Ciekawego, coś co ma jakąś wartość energetyczną. Chleb biały jest kaloryczny, moi drodzy, lepiej czarny jeść. Dobrze, tyle powinno wystarczyć na tego dziada. Jednak naprawdę nie mam życia, nie wiem w ogóle jak ja tutaj jeszcze gram, nie? Powiem wam tak, że... Słabe to jest, w ogóle nas nie może trafić, jednak jak walnie... To z niezłą mocą, na serio. Czekajcie, bo przez płot nie będziemy walczyć, co nie? Nie dajmy się po prostu trafić, wiecie?
Jakby on tak nie odskakiwał jeszcze. Dobrze, trochę mu życia zjechałem. Ile za niego doświadczenia było? 150 chyba. No, obrywa, obrywa. Dajmy mu taką szansę nas wręcz uderzyć. Wtedy się fajnie do nas zbliży. Ciężko, to cały czas odłazi to, ten stwór. No chodź tu, chodź tu. O, o, takie coś już było lepsze. No zdychaj. Zobaczcie, jakie jest fajne światło z niego po zabiciu. Jak fajerwerki normalnie. Wow, jeszcze zobaczcie, jakąś energią pulsuje. Ciekawy pomysł. Może wejdźmy tutaj do środka, może coś ciekawego tutaj znajdziemy. Wiecie, jakieś tajemnicze coś. Wow! Jeszcze jeden? Dobrze, tu jest ciaśnie, więc może z tym pójdzie łatwiej. Widzę jakiś miecz na środku tego grobowca leży. Mogę wam jakiś skill tutaj włączyć, nie wiem, w sensie jakieś światło czy coś. O, zablokował się brzydal. Jep. Świetnie. Szkatułka z klejnotami. Lubicie klejnoty? Ja też lubię. Dobrze, miecz paladyna. Miecz paladyna? Może być dobre. Jeszcze coś tutaj znalazłem. Czekajcie, to sprawdzę, co tutaj mamy w ekwipunku. Ciekawego, może jakiś lepszy miecz mamy, moi drodzy. Miecz dwuręczny paladyna, 10 za mała siła. Wow, ale fajny. Niedługo będę mógł go założyć, więc troszeczkę sobie z nim powalczymy. No, 10 obrażeń więcej niż ten nasz. No, ujdzie. 10 siły to łatwo zdobyć. W zasadzie może mogę pójść na przykład do naszego Harada, naszego pracodawcy i on nas nauczy tej siły i już będę mógł go nosić. Na przykład ten miecz, co mam, ten katowski topór, on tam bodajże miał 65 obrażeń. Więc to trochę jest, co nie? I 65 siły potrzeba do tego, więc no troszkę, lekko mówiąc, daleka droga jest do tego, żeby go założyć po prostu. Polne dziadostwo. Lubię z tym walczyć, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że to jest duże, takie duże stworzenie. A, krwiopijców słyszałem. Oby jednego, oby jeden. Chyba tak. No. Jezus Maria, jak ja z tym nie lubię walczyć. Tam jest jeszcze jeden. I polna bestia gdzieś jeszcze kwiczy. Rozwalmy. Ło, ile tam ich jest. Dobra, świetnie. A troszeczkę punktów doświadczenia tutaj. Wow, a się zdenerwowała. Ej, o co im chodzi, to cholery jasne, one coś tam żrą chyba znowu. A gdzie tam ta druga? Co ona tam ma ciekawego? A mi się zdaje, że ona się bawi z krwiopijcą, zobaczcie, bo tam jest krwiopijca martwy. Dziwne to jest, nie pamiętam, żeby one tak reagowały na jakieś zwłoki. Tam jeszcze jest jedna. Niech będą, jak najwięcej. No, jedziemy z nią. Mało życia, trzeba się spocić. Dobrze. Czekajcie, może jakiś czar mam. Czekajcie, może najpierw jakąś roślinkę zjem. Do many. Którą by tu wybrać? Mam za duży wybór, wiecie. Dobrze, jakiś czar do leczenia średnich ran, może być i średnich. Moje średnie rany są w całości uleczone. Dobrze, co tu jest za miejsce? Chwila, bo ja się gubię. A, jakieś przejście mamy z tego, co widzę. Dobra, nie idźmy tam dalej. Co my tutaj mamy? Goblinki!
Wow, 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 wow. Jezu. A z tym to już w ogóle nienawidzę walczyć. Grenlimsy atakują mnie normalnie, nie? Pamiętacie ten odcinek, ten film? Level mamy, świetnie. Jezus Maria, aż nie wiem ile mam tych punktów nauki, ale na pewno dużo. Ela, żeby mnie gobliny tak zjechały, to aż wstyd. Mówię wam, w tej grze dla mnie są dwa najgorsze typy stworzeń. Gobliny i krwiopijce. Nienawidzę z tym walczyć, to jest tylko na łuk się nadaje, żeby zabić go z łuku. Ej, moi drodzy, pokazać wam jak tam wejść na górę, tutaj? Pokazać wam? Czekajcie, wam pokażę. Ej, chwila. Ujej! Nie wiem jak tutaj wejść za bardzo. Nie wiem, może być i tak. No i już jesteśmy praktycznie, wiecie? Tutaj mamy taką ala polankę. Okej, czekajcie chwilę. Nie chcę spaść. Wow! Nie. Nie, po co mi to było? Tu mam chyba ostatniego save'a. Bo ten kamień po prostu jest za bardzo zaostrzony po bokach i po prostu się ześlizgnąłem z tego. Z tego masywu skalnego. Wow, wow, ile mam życia? Wow, jeszcze mnie ten dziad goni. No nie. To jest dużo do nadrobiania. Gdzie on jest w ogóle? Czekajcie, może coś zjem. O ile ja się cały czas na niego patrzę i nie wiem. Ej, nie wyskoczy mi. Co ja mam zjeść? Serek zjedzmy. Ja mam wrażenie, że on zaraz do mnie przeskoczy. No nie. Odejdź ode mnie. A tam jeszcze drugi był chyba w środku. Ale dałem fejla z tym. Z tym włażeniem na tą skałę cholerną. Obrywa, obrywa. Ale nie chcę się tego nadrabiać i wam tego jeszcze pokazywać. Masakra, no. Przez taką głupotę zdechłem. Wiecie co, moi drodzy, ja ich zabiję i się widzimy dopiero po zabiciu goblinów, ok? Bo na tym skończyliśmy. To zaraz wracam, wiecie? Dobrze, moi drodzy, jestem w nowym miejscu. Przed chwilą tam skończyliśmy, teraz tu jestem. No i dobrze, zabiłem gobliny i już nie będę na to właził, bo znowu spadnę. Dobrze, moi drodzy, teraz idziemy sobie tutaj tym mostem, jednak może się troszeczkę uleczę. Średnich ran, a i nie mam many. Zjedzmy jakąś roślinkę. 7 chyba było, tak. No i moi drodzy, teraz po zabiciu tych goblinów chodźmy sobie tym mostem do przodu i tutaj, moi drodzy, będziemy mieli farmę, kolejną farmę, w zasadzie już chyba ostatnią, którą zwiedziliśmy. No i zobaczcie, że tutaj mamy takich dwóch typów, którzy sobie stoją i po prostu oni tak naprawdę napadli na tych biedaków. No i żądają chyba, z tego co pamiętam, jakąś kasę czy coś w tym rodzaju. Zapiszmy grę może, co wy na to? Bo nie wiem, co się dokładnie będzie tutaj działo. I tak wiesz, co o tym sądzę. Akil to jest. Masz jakieś kłopoty? Nie, nie, wszystko w porządku. Chyba będzie lepiej, jak już sobie pójdziesz. Na pewno? Tak, tak, wszystko w porządku. Ty, ja nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Tak nie może dalej. No, gościu troszeczkę jest zestresowany z tego, co słyszałem po głosie. Nie wiem, co cię tu przygnało, ale lepiej zapomnij o tym i ruszaj w dalszą drogę. Mało rozmowny, a Engardo? Hej, prostaku, zgubiłeś się? Wracaj lepiej na pole doglądać swojej brukwi. Ten też niezbyt miły, więc moi drodzy, zróbmy tak. Po prostu walczmy z tymi ciulami. Ale ktoś mi pomoże z tym Alvaresem.
A coś się zaraz sam pogibnę. Dobrze. Niech tam ci walczą. Dzięki Inosowi. Ej. Myślałem, że mój czas dobiegł końca. Lepiej zaopiekuję się twoją. Nazywam się Akil. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się najgorszego. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić? Może... A... Nie, weźmy, zróbmy, że nic. Nic. Pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Niech cię Inos ma w swojej opiece. Świetnie. Czekajcie chwilę, może... Muszę już iść. Powodzenia. Naprawdę chciałbym zrobić dla ciebie coś więcej. Czekajcie chwilę, może z nim pogadamy. Czego chcieli? Nie wiesz? Wynajął ich zarządca Onar. Bronią jego gospodarstwa i zbierają dla niego czynsz. To znaczy, chodzą od domu do domu i zabierają co chcą. A kto nie może zapłacić, poznaje smak stali. Znasz może trochę okolice? Jasne. Co chcesz wiedzieć? No dobrze, tutaj... Muszę już iść. Powodzenia. Naprawdę chciałbym zrobić dla ciebie coś więcej. Dobrze, z tymi ludźmi już sobie nie pogadam, z tym gościem sobie już nic nie pogadam, tam jeszcze była... O, jakiś gościu. Tam była tylko opcja, co tam znajduje się za tymi lasami, znaczy za tym jego domem. Pogadajmy z tym gościem. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ten Alvarez ostatnio pozwalał sobie na zbyt wiele. Na szczęście już po wszystkim. Przydałoby się porządnie przepłukać gardło w gospodzie. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z południowych wysp. Swego czasu Korinis potrzebowało ludzi do wydobywania magicznej rudy. Kiedy jednak przybyłem na miejsce, okazało się, że mają tu wielką magiczną barierę. Nie miałem zamiaru jej przekraczać, znalazłem więc pracę w porcie. Kiedy port przestał przyjmować statki, postanowiłem zmienić pracę. Tak trafiłem do Akila, prawdę powiedziawszy. I małem się już gorszych zajęć. Czyli za ciekawy tutaj nie jest chyba? Bywasz w gospodzie? To prawda, choć ostatnio coraz rzadziej. Nie stać mnie na przesiadywanie tam. Co tak dokładnie dzieje się w gospodzie? Najprościej mówiąc, kwitnie tam hazard. Dwóch gości konkuruje w piciu piwa. Wygrywa ten, który dłużej utrzyma się na nogach. Przegrałem w tej konkurencji. Zanim tam wrócę, muszę trochę zarobić. Kto był twoim przeciwnikiem? Ten stary Hultaj Rukar. Jak dotąd nie udało mi się go pokonać. Coś mi się jednak zdaje, że ten śmierdzący płatafian za każdym razem doprawiał moje piwo ginem. Wydaje mi się, że ta brudna kanalia trzyma gin w tym swoim kufrze. Ktoś powinien podmienić gin na wodę. Wtedy może sobie doprawiać moje piwo jak długo zechce. Gdybym tylko miał trochę złota, by raz jeszcze stanąć z nim do pojedynku. Dobrze, zobaczmy, czy jakaś misja jest do dna. Zobaczcie. W gospodzie są przyjmowane zakłady. Radolf opowiedział mi o Rukarze. Dobrze, nie będę tego czytał, może zrobimy to misję kiedy indziej, moi drodzy. Ja wam pokażę, o co tutaj w nich chodzi. Ja tylko sobie ekran przybliżę, ok. Dobrze, idzie noc, więc może ja się tutaj gdzieś prześpię w tej chałupce ich. Katie! Hej! Czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku, dziękuję. Ale głosik ma! Czemu nie bronicie się przed tyranią Onara? Dla farmerów mieszkających w pobliżu miasta lepiej jest polegać na strażnikach niż na najemnikach Onara. Z drugiej strony Bengar i Sekop prędzej porzucą swoje farmy niż zaczną pracować dla króla. Gdzie mają swoje farmy Bengar i Sekop? Mieszkają niedaleko posiadłości Onara. Udaj się stąd na wschód, a znajdziesz ich bez trudu. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Nie jest łatwo uciec z tej części kraju.
Wokół naszych ziem roztacza się pasmo wysokich gór. Istnieją dwie drogi, którymi można się stąd wydostać. Morze i przełęcz wiodąca do Górniczej Doliny. Ponieważ nie możemy sobie pozwolić na podróż statkiem, a Górnicza Dolina jest miejscem, z którego nie ma powrotu, będziemy musieli tu zostać. Groźnie brzmi. Co wiesz o przełęczy? Nigdy na niej nie byłam, ale wiem, że znajduje się gdzieś w okolicy farmy Bengara. Uważaj na swojego męża. Zrobię, co w mojej mocy. O, nieźle. Dobrze, moi drodzy, się prześpię, bo już ta noc idzie. Zobaczmy, czy na tej farmie jeszcze ktoś jest, z kim można pogadać, bo fajnie się z nimi nawet rozmawia. Tu mam jakichś dwóch typków. Enim, nie wiem, jak to się czyta. Kim jesteś? Nazywam się Enim. Enim. Pracuję na farmie. A ten półgłówek, którego tam widzisz, to mój brat, Egil. Akil od lat zatrudnia nas na tej farmie. Jak idą prace w polu? Chcesz pomóc? Chwytaj motykę, jest tam z tyłu, i ruszaj na pole. Bacz tylko, żeby się nie dać zaskoczyć polnym bestiom. Te potwory potrafią odgryźć całe ramię jednym kłapnięciem zębów. Czemu nie zrobicie porządku z tymi polnymi bestiami? Zabiłem ich więcej, niż potrafię zliczyć, ale ciągle przyłażą nowe. Dobrze. Czyli na pewno będziemy mieli zadanie, żeby na pewno wyczyścić te poletko z polnych bestii. One gdzieś tam są, moi drodzy. I tutaj mamy jego brata Egila, wszyscy są biali jak ściana, jak trup. Co tam? Jeśli odwiedzają nas jacyś przybysze, to przeważnie nie w pokojowych zamiarach. Mam nadzieję, że się nie mylę co do ciebie. Jestem Egil, a ten dziwak, którego tam widzisz, to mój brat, Enim. Spoko. Jak idą prace w polu? Wspaniale. Gdyby tylko polne bestie nie niszczyły naszych plonów. Czemu nic z nimi nie zrobicie? Żartujesz chyba. Od kiedy tutaj mieszkam, zabiłem już ich tyle, że całkiem straciłem rachubę. Niestety wciąż ich przybywa. Twój brat opowiedział podobną historię. Tak? A co dokładnie powiedział? Twierdzi, że on również zabił mnóstwo polnych bestii. Co? Ten dureń nie trafiłby sam do domu. Powiedz mu, że nie powinien się tak przechwalać. Spoko. Dobrze, moi drodzy. Jeśli chodzi o zwiedzanie tej farmy, uważam tą bajeczkę, że tak powiem, za zakończoną. Ja was zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Wtedy zrobimy to może misję do dna oraz tą z polnymi bestiami, czyli taki krótki odcineczek na luzie, bym powiedział. Miałem w planach, jak wcześniej mówiłem, żeby po prostu już iść do Lorda Hagena, jednak jeszcze te misje może zrobimy i wtedy sobie na spokojnie pójdziemy do miasta i będziemy wtedy już może wyruszać do tej Górniczej Doliny. Dobrze, moi drodzy, ja tym razem wam bardzo dziękuję za uwagę i już zapraszam jutro po kolejny odcinek z gry Gothic 2. Dobrze, tyle ode mnie, moi drodzy, trzymajcie się, cześć!